Cześć, chciałem Wam tylko tutaj przypomnieć na początku tego filmika, że organizujemy konkurs razem z firmą Agrobiz, także zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Wszystkie informacje macie tutaj na dole w opisie i bierzcie udział, bo warto, super są nagrody, także pozdrawiam i miłego oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak możecie zauważyć, zabraliśmy się za ramę, a dokładnie ja, bo dzisiaj Karol nie może być tutaj u mnie. I co, no od razu zdjąłem sobie koło, żeby tutaj dostać się do ramy, do wyczyszczenia. I tak to się prezentuje, będzie trzeba się jeszcze dostać tutaj do bębnów i do łożysk. Coś tam hamuje, jak przekręcę i naprę, to coś tam jest, jakiś, powiedzmy, hamulec. Tutaj częściowo wyczyściłem tą ramę, jeszcze tutaj gdzieniegdzie zakamarki muszę jeszcze tutaj wyczyścić. Ten randy zostanie to zakonserwowane takim ordzewiaczem, wjadę tym do garażu i postoi przez kilka dni. Pokażę Wam, jak on się nazywa, jeśli by ktoś chciał do jakichś projektów. Co prawda tutaj zmyła mi się nazwa, to jest Cortanin F, środek na rdze. Co więcej tutaj mogę powiedzieć, no ja go stosowałem przy przyczepie zbierającej i zdał egzamin, już jest ile, 8 lat chyba od przyczepy, jak jest pomalowana, no wiadomo, gdzieś tam coś tam wychodzi, ale nie w takich dużych stopniach, jak to miało miejsce przed remontem. I tutaj cały ten dyszel też jest odkręcony, on się tutaj trzyma na czterech śrubach, ale tu jeszcze będę musiał go wzmocnić. A tą ramę też ją wzmocnimy, damy tutaj prawdopodobnie blachę, żeby zamknąć ten profil cały, tylko wiadomo, trzeba to doczyścić, pomalować i dopiero później wspawamy taką blachę, jak to jest widoczne w tamtym miejscu. I co tu dużo więcej będę mówił, no widzimy się, jak będę to impregnował. Nie będę Wam nagrywał czyszczenia, bo to po prostu jest żmudna praca, wiecie, jak to wygląda. Także zabieram się za robotę. Dobra, wróciłem na firmę, czyli Stachu spuszcza z powietrza. I tak, widzicie, rama zakonserwowana, dyszel już wyczyszczony, zaraz będziemy konserwować jeszcze. I tak to się prezentuje, to sobie ładnie odczeka. W przyszłym tygodniu mamy całą pogodę, to wjedziemy na garaż i zajmiemy się osadzaniem siłownika. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. To, czyli w sumie wy to nie będziecie widzieć, będzie strzał i będzie następny dzień, tak? A tu będzie pokazane wszystko jak należy. Pogoda się psuje znowu niestety i tak. Ramą na faka zajmiemy się dopiero po tym, jak zrobimy i osadzimy siłownik. I tak, dyszel też widzicie, będzie zakonserwowany, wyczyszczony, no i cóż, to będzie na tyle z sobotniego dnia, zaraz widzimy się we wtorek. Bębny hamulcowe zostały zdjęte, tutaj trochę podmalowałem to. Nawet w dobrym stanie to wszystko wygląda. Okładziny są, także szczenek nie będzie trzeba zmieniać. Wiadomo, to wyczyszczę i tutaj środki pomaluję, a tutaj też troszeczkę może papierkiem to okładziny się wytrze. Z tej rdzy, bębny. W miarę ok. Łożyska dostaną nowy smar, bo są dobre. Także to też tutaj środek się pomaluje. Już mam farbę przygotowaną. Zaraz będę malował tą konstrukcję podkładem. I co je więcej? No tak to się prezentuje. Widać, że preparat zaczął działać. I pójdzie na to podkładowa. Tutaj później jeszcze to muszę zaspawać, ale to mu wiadomo, muszę tam to w środku zamalować. Także szykuję sprzęt i będziemy malować.
Pistolet, kurde, nówka, sztuka, funkiel. Zobaczymy. Jak on będzie się sprawował? A więc tak, rama jest na warsztacie u mnie, dlatego że pogoda nie sprzyjała, padał deszcz, no teraz się trochę zrobiło jakieś okienko pogodowe, ale tutaj sobie właśnie działam, zamknąłem tą część ramy taką blachą, to jest blacha 5 mm. Przyspawałem tutaj jeden kawałek i tutaj drugi. I tu taki mniejszy, dlatego że tutaj są śruby, a nie chcę po prostu tego dyszla zaspawywać, bo mógłbym tutaj zaspawać go i by był na stałe, a wiadomo, może coś tam kiedyś gdzieś by wyniknęło, także odcinam sobie po prostu te cztery, tam tu trzy spawy i od spodu tak samo i dostaję się do śrub, w razie czego jakby potrzebowałbym po prostu ten dyszel zdemontować. I tak praca przebiega, jeszcze to spróbuję zamalować i powiedzmy, że podwozie będziemy mieli skończone na tip-top, oprócz mocowań wywrotu i tutaj miejsca, gdzie będzie siłownik. A tak to mniej więcej już będzie to po prostu zakonserwowane podkładem. Więc dużo tutaj nie ma bardzo do opowiadania. Spawy jakie spawy, takie są. Jakoś bardzo estetycznie to nie będzie wyglądać, ale farba przykryje, tutaj nikt nie będzie na to zwracał uwagi. Ma się trzymać, trzymać się chyba będzie, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z remontu i budowy przyczepy wywrotki. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!